Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Inwestor Amator. Dziś rozpakujemy sobie największą monetę w historii tego kanału. Jak widać, monetki wylądowały już na stole. Pokrótce zaczniemy sobie może od tych czterech maleństw. Wszyscy dobrze je znacie. Z kapsla nie będziemy wyciągać. Są to Robin Hoody. Trochę się już ich na kanale pojawiło. Zdradzę Wam, że dużo więcej się ich w kolejnym odcinku powinno pojawić. Robin Hoody są mojej mamy. To będzie też w następnych odcinkach poruszony ten temat. Dowiecie się, o co z tym wszystkim chodzi. Ale przejdźmy sobie do gwoździa tego odcinka. Co my tu mamy? Święty Jerzy i Smok. Nigdy nie miałam tak potężnej monety w dłoniach. Nie miałam nigdy z czymś takim do czynienia. Z uwagi na dobrą cenę postanowiłem sobie zakupić jedną sztukę. Zakupiłem ją w polskim sklepie. Cena to 1400 zł. Czyli w zasadzie blisko aktualnej ceny monet bulionowych, bo w przeliczeniu na uncję wychodzi tutaj 140 zł. Co mnie skłoniło do zakupu tej monety? Na pewno ceny roczników ubiegłych. Święty Jerzy ze Smokiem z lat 2019 czy 2018. No ich cena oscyluje w tego, co zdołałem zrobić taki research amatorski. W granicach 1800-1900 zł, więc myślę, że przy moim 1400 z darmową przesyłką mogę wyjść na tym bardzo korzystnie. Na awersie tradycyjnie Królowa Elżbieta, pierwszy raz w tak dużej odsłonie, charakterystyczne tło, wszyscy wiemy, jaka to jest mednica. Monetka rancik ząbkowany, gruba. Naprawdę czuć te 300 gram srebra w dłoniach. Jest to super sprawa. A na rewersie Święty Jerzy, który swoją włócznią przebija postać smoka. W zasadzie nie postać, bo smok to był potwór czy zwierzę bardziej, a nie człowiek. Święty Jerzy to bardzo ważna postać w kulturze brytyjskiej. Wiele opowieści, legend z nim związanych. Ale nie będziemy tu wchodzić w szczegóły. Monetka ta jest dostępna również w wersji jednouncjowej. Można ją dostać też w polskich sklepach. Ceny tam wahają się w przedziale między 139 zł a 140. Czyli to jest kolejny dowód na to, że tą dziesiąteczkę kupiłem w bardzo fajnych pieniążkach. Zobaczcie sobie, jak to się prezentuje w zestawieniu z Robin Hoodem, który mimo tego, że jest w kapslu, swoją średnicę ma troszkę większą, no jednak wydaje się bardzo maleńki w porównaniu do tego klocka w mojej lewej dłoni. Warto dodać, że kapsel siedział bardzo mocno, więc był nie sposób uszkodzić tą monetkę. Zobaczcie sami, jak ona w to wchodzi. Sobie dociśniemy całość. Naprawdę bardzo fajnie zabezpieczona. Przy odsprzedaży na pewno nikt nie będzie mógł się doczepić do ewentualnych rys i uszkodzeń. Mam nadzieję, że milk spotów również tu nie będzie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o srebro, przynajmniej dla mnie milk spot to jest drugorzędna sprawa. Także w tym rozpakowaniu mamy moje 10 uncji. 4 uncje Robin Hooda wędrują na konto mojej mamy. Ale tak jak już mówiłem, prędzej o tym będzie w kolejnych odcinkach. W tym miejscu pragnę wszystkich zaprosić na moje media społecznościowe, grupę dyskusyjną Amatorzy Inwestują. Po każdym odcinku nowych członków nam delikatnie przybywa, także dalej rozwijamy tą społeczność, bardzo fajnie jest. Chciałbym również nadmienić, że w ostatnich dniach odpaliłem Patronite'a. Jak widzicie, jest to kolejny odcinek Blue Studio. Lecimy na pełnej profesce, więc no Patronite może mi pomóc, w zasadzie Wasza pomoc
którą możecie udzielić przez Patronite'a, może mi pomóc w realizacji odcinków na jak najwyższym poziomie jakościowym. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć w ten właśnie sposób, zachęcam do odwiedzenia mojej zakładki właśnie w serwisie Patronite. Na dzisiaj będziemy już kończyć. Tu z tyłu mamy paczuszkę, nieco większą. Zdradzę Wam tylko tyle, że jeżeli to było rozpakowanie z największą monetą, to będzie rozpakowanie z paczką z największą ilością srebra na tym kanale. Widzimy się w kolejnym odcinku.